Cześć! W jednym z poprzednich filmów wspominałem o tym, że zaczynamy test nowego roweru, roweru typu Gravel, a dokładnie modelu White Gisborne. Pora przyjrzeć się dokładnie, z czego składa się ten rower. Mamy już przejechane kilkaset kilometrów wspólnie, więc zapraszam Was na mały bike check. Podstawę stanowi aluminiowa rama, która wykazuje cechy typowe dla White'ów, zarówno w geometrii, jak i w dbałości o detale, takie jak chociażby zintegrowany zacisk sztycy. Znajdziemy tu również prowadzenie kabli wewnątrz ramy. Jeżeli chodzi o geometrię, rower jest stosunkowo długi, ma krótki tylny trójkąt, także to, co cechuje typowo górskie White'y, przeniesiono właśnie do tego gravelowego również. O odpowiednie tłumienie nierówności dba karbonowy widelec oraz oczywiście koła. Mamy tu obręcze WTB o szerokości 23 mm, które połączono ze szprychami firmowanymi przez White'a oraz szprychami DT Champion. I na to wszystko założono opony WTB Riddler w rozmiarze 700x37C, które są jak widać delikatnie bieżnikowane. Całość jest w systemie bezdętkowym, zalana mlekiem. Napęd 1.11 ma z kolarstwem szosowym mniej więcej tyle wspólnego co ja, czyli nic. Z przodu pracuje zębatka 38 zębów, z tyłu rozpiętość kasety to 11.42. Producent zdecydował się na komponenty z wysokiej grupy SRAM Force, z której pochodzą m.in. właśnie zębatka, kaseta, tylna przerzutka. Z przodu mamy też trochę biżuterii w postaci karbonowej korby, która całkiem fajnie wygląda. SRAM Force odpowiada również za zatrzymywanie roweru. Hydrauliczne hamulce tarczowe z tarczami 160 mm pozwalają naprawdę sprawnie zatrzymywać ten rower. Klamki hamulcowe SRAM pozwalają na bardzo fajną modulację siły hamowania zarówno w górnym, jak i w dolnym chwycie. A skoro już przy chwytach jesteśmy, na uwagę zasługuje kierownica, która z pozoru przypomina kierownicę szosową typowego baranka. Natomiast to, co może zaskoczyć, to jej szerokość, która wynosi 480 mm. Znam ludzi, którzy mają tyle w swoich rowerach górskich i uważają, że to wystarcza. Zarówno kierownica, jak i owika, czy mostek o długości 80 mm firmowane są przez White'a. Sztycę regulowaną w tego typu rowerze można by uznać w sumie za gadżet, zbędny dodatek, ale ja przyznam szczerze, że znajduję dla niej zastosowanie i korzystam z niej podczas jazdy po szutrach, zjazdów w dół. Natomiast nie jest to idealne rozwiązanie. Sztyca ma zaledwie 100 mm skoku, ale najgorsze jest to, że producent zdecydował się na sztycę z dźwignią pod siodełkiem. Sięganie do niej i korzystanie z niej jest bardzo niewygodne, a czasami może być nawet niebezpieczne, zwłaszcza jak ktoś nie jest przyzwyczajony do tego, że klamki hamulcowe są w innym miejscu niż w typowym górskim rowerze i nie bardzo wiadomo, którą ręką hamować, jak trzymać kierownicę, którą sięgać do tej dźwigni. Także rozwiązanie to jest trochę nietrafione. Zdecydowanie lepsza byłaby sztyca sterowana manetką na kierownicy, no ale fajnie, że przynajmniej jest. Według danych katalogowych rower waży 9,9 kg. Dużo dziewiątek znajdziemy też w cenie, wyceniono go bowiem na 9999 zł. Czy to dużo, czy mało, to już każdy musi sobie ocenić sam i odpowiedzieć na to pytanie. Ja w każdym razie kontynuuję test tego roweru. Jeżeli Was zainteresował, to serdecznie zapraszam do śledzenia naszego bloga, bo na pewno po skończeniu jazd tam będzie opisane bardziej szczegółowo wszystko to, co White Gisborne oferuje. Zachęcam również oczywiście do subskrypcji tego kanału, śledzenia naszego fanpage'a na Facebooku czy na Instagramie oraz do obejrzenia innych filmów, jeżeli tylko macie ochotę.